Wojtek Gola tuż po konferencji przed szóstą odsłoną Fame MMA. No i jak się podobało? Zadowolony? Witam serdecznie. Tak, jestem zadowolony. Była to konferencja, która przez wszystkie trzy części budziła emocje, co się nie zdarza często, ponieważ czasem jedna z części gdzieś tam zawsze odstaje. A to wszystkie trzy części były ciekawe, nawet czasem zbyt dużo się działo. Dużo takich konfliktów realnych tutaj mamy. Na pewno walki będą emocjonujące, tak jak widzieliśmy na konferencji. Natomiast ta końcówka trochę spokojniejsza, ale chyba ludzie też to lubią. To są młode osoby, jeszcze tylko wtrącę, i na przykład Marcin Najman jest tutaj super odbierany, tak. A z nim tak nie było. Jestem ciekawy, zawsze ludzie zarzucali, że dziewczyny robią taką patologię, że jest mega hardcore, więc jestem ciekawy, jaka będzie opinia widzów teraz po tej konferencji, kiedy dziewczyny były spokojne. Czy oni powiedzą, ale nuda? Czy powiedzą, o fajnie, wow, dziewczyny w końcu pokazały klasę. To pokaże nam, czy internet jest taki troszkę, czy ludzie są hipokrytami. Sporo walczy osób Fame, które gdzieś tam zmieniają siebie, swój wizerunek, wracają nawet z innymi gdzieś tam ksywami, pseudonimami. No, na przykład Linki pozostaje zawsze sobą. To jest jej klucz do sukcesu? Tak. Nie zawsze to dobrze, ponieważ inaczej. Może te osoby tak są, to jest ich wizerunek, ale dla nas niektóre osoby są bardziej znane pod innymi pseudonimami. Jak one teraz przychodzą z takim pseudonimem, to potem wielu ludzi tak to jest i nie kojarzy zupełnie. Macie we swojej już gwiazdy, ale jak kontraktujecie nowych zawodników, nowe zawodniczki? Cześć, Miał. Kontraktujemy nowych zawodników, nowe zawodniczki. Cały czas szukamy nowych twarzy, ludzi się odzywa coraz więcej, więc to pole do manewru jest naprawdę coraz szersze. To ludzie się odzywają, czy to wy się odzywacie? No też to nie są ludzie, nazwijmy to, tylko raczej no, osoby, które gdzieś tam ten Fame mają, powiedzmy krótko. Głównie ja jestem, znaczy ja zajmuję się układaniem karty walk, jestem matchmakerem, więc zazwyczaj to ja odzywam się pierwszy, wyszukuję, jestem zawsze gdzieś tam na bieżąco, gdzieś zawsze wiem co i jak, wyszukuję ciekawych zestawień, no i trzeba przyznać, że teraz się to udało, bo są naprawdę mocne konflikty, ale też dużo ludzi się odzywa, do tych propozycji są setki, dziesiątki dziennie na pewno. Ciężko i organizować, i układać, i jednocześnie bić się na kartach Fame? Ciężko, ale mamy wspaniałych wspólników. Krzysztof Rozpada, który po prostu jest mózgiem operacji. Naprawdę ma łeb na karku. Logistycznie wszystko potrafi dobrze dopiąć. Bardzo mnie odciąża. Rafał, który też bardzo jest zaangażowany. Michał, jak tutaj widać, nasz włodarz. W tej chwili, już przy szóstej gali, nie jest to aż tak ciężkie jak kiedyś. Aczkolwiek mam dużo na głowie. Mam bardzo dużo na głowie. I ten telefon jestem w stanie zawsze wyciszyć podczas treningu. No ale są też prezenty, nawet jeden leży tutaj, wiem co to jest za puszka, to jest GBS, kawa. Tak, zapomniałem dać prezentu Rafonowi. Mam taki hantelek dla niego. Mam nadzieję, że wystarczający. Rafon nie jest zbyt silnym gościem, więc ten hantelek będzie dla niego idealny. Po walce oczywiście ręce sobie podajecie i wszystko wraca do normalności. Tak, ja z Rafonem nie mam jakiegoś konfliktu, ale lubię sobie dogryzać z nim. Chciałem wygrać tą walkę. Nie, wyszliście za granicę. Myślisz, że Fame to jest taki produkt Fame MMA, który podbije cały świat? Kto wie, może kiedyś. Kto wie. Ale macie takie plany realnie właśnie? To jest moje marzenie, wiesz. Ja chciałem zostawiać gwiazdy po to już Justina Biebera. Ale w tej chwili nie wiem, czy jest taki bank, który dałby mi taki kredyt na taką walkę. Ale gdyby dał, to oczywiście nie wahałbyś się ani sekundy. Jest to walka, która sprzedałaby naprawdę cały świat. Kogo jeszcze macie na oku? Bo to ta księga YouTube'a jest niezamknięta tak naprawdę. A nie mówię też o YouTubie, to są różne inne kanały, nazwijmy to. Tak, jak widać, coraz więcej pojawia się ciekawych osób. Dlatego no, cały czas pojawiają się nowe postaci. Możemy szukać nowych twarzy, więc to jest naprawdę nieskończoność. Jak to się dzieje, że wszyscy ci młodzi ludzie tutaj właśnie kupują na przykład Marcina Najmana? A z czego to wynika? Kupują? Tak mi się wydaje. No, zyskał, on miał zawsze antyfanów, a tak, tutaj jest tak, bardzo... Marcin jest bardzo lubianym zawodnikiem. No po prostu zyskał sobie, stał się po prostu z antybohatera bohaterem. Można śmiało powiedzieć, że dostał taki naprawdę porządny, pokazał swoją twarz taką naprawdę zupełnie inną. Ode mnie to wszystko, wielkie dzięki. No i co, widzimy się na konferencji numer 2, a potem już na samej gali. Zgadza się. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.